Witam w Ściekle. Prezentuję Państwu sztychówkę firmy Green Mill, kupiona 3 lata temu. Proszę bardzo. Jeśli ta ostrość mamy tutaj nie bardzo, jest. Cena w hurcie 50 zł. Green Mill ponoć niezniszczalna. Niestety dałem jej radę. Wygięła się. Już jest praktycznie nie do reanimacji. Chyba że nowa końcówka drewniana do wymiany. Ale za dużo roboty. Po prostu szkoda czasu na tą sztychóweczkę. Green Mill pada na glebę. Teraz druga sztychóweczka. Zgadnijcie. Styl polska produkcja. Teraz najważniejsze. Sztychóweczka. Cyrylica. Kupiona na złomie za 1 zł. Styl powiedzmy nawet 5, może 10, ale się opłaci. W opłakanym stanie zreanimowana, tak zwana sercówka. I teraz próba stali. Dźwięk, jaki wydaje produkcja ZSRR, to jest no trochę. To jest to. A teraz Green Mill. Coś dźwięczy. Ale to tak jakby już z zagrobu umarła, idzie na podmianę. Ta może jedynie służyć do wykopywania mieczyków, czyli do głębokości 20 cm. Nie kupujcie Green Milla. Po prostu wyrzucanie pieniędzy w błoto. Szukajcie dobrych sercówek produkcji naszych sąsiadów. W stanie, w jakim ją kupiłem, wskazywał ten stan na prawdopodobnie 40 lat. A że stal bardzo dobra. Polerowanie, szlifowanie nie ujęło jej. Zresztą widać. Nie była nawet smarowana na zimę. Przeleżała w suchym miejscu. Nie chciałbym się spotkać z ostrzem tej sercóweczki. Naprawdę tnie korzenie na 3 palce za jednym razem. A tu jakiś kamyczek był. Dał jej radę, ale to niewiele. W porównaniu do ceny. Żegnamy Green Milla. Witamy zreanimowaną Homo Sovieticus produkcję. Pozdrawiam.